Wybacz mi. Marejito, ¿qué pasa? Opowiadaj, o co chodzi? ¿Qué pasa? To nic specjalnego. Wody powiedziała, że masz do mnie sprawę. Tak. Rozmawiałem z nią. Ona myśli, że chce, żebyś wrócił do mamy. A to prawda? Tak, z początku chciałem, ale... Zrozumiałem, że kochasz Body i muszę się z tym pogodzić. Nie myślę... że jest mi łatwo. Wyszedłem nad rania, który porzuca żonę i dzieci, ale... Co? Nie układa ci się z Body? Niestety. I to cię tak martwi? Myślisz, że będę kochała dziecko bardziej niż ciebie? Jestem okropnym egoistą. Wybacz. Bałem się. Poczułem się przerażony. To dziecko oznacza wielki przełom w naszym życiu. Przestraszyłem się. Czym? Dziecko to błogosławieństwo Boże. Oznacza co prawda wielką odpowiedzialność. Na pewno odmieni nasze życie, ale to owoc naszej miłości. W jego żyłach będzie płynąć krew twoja i moja. Pan Sarmiento czeka na panią. Piękna jak zawsze. Hola, Rolando. Niedawno wróciłem do kraju i dowiedziałem się o Rafaelu. Chciałem osobiście złożyć ci moje najszczersze kondolencje. Dziękuję. Możemy porozmawiać? Jest José Antonio? Nie. Chodźmy do gabinetu Rafaela. Nie ma mnie dla nikogo. I podaj nam kawę. Kiedy ci powiedziałem, że była u tego aktora, uwierzyłeś w jej wersję. To było nieporozumienie. Miała zrobić zdjęcia do castingu. Więc co cię gryzie? Chciałbym jej wierzyć, ale coś mi się wydaje, że ona mnie zdradza. A czemu z nią nie zerwiesz? Pozwolisz, żeby ci przyprawiała rogi? To nie jest takie proste. Nie mogę jej zostawić. Ona twierdzi, że to wszystko moje wymysły. Masz jakieś konkretne podejrzenia? Podejrzewam każdego mężczyznę, który na nią spojrzy. Łącznie z tobą. Ze mną? Przyrzeknij mi, że nigdy nie będziesz zazdrosny o nasze dziecko. Przyrzekam. I wybacz, jeśli cię uraziłem. Jestem egoistą. Nieprawda. Jesteś bardzo dobry. Po prostu trochę się zagubiłeś. Ale już wszystko sobie wyjaśniliśmy. To nasze dziecko, twoje i moje. Będziemy je bardzo kochać. Zapewnimy mu szczęście i będziemy najlepszymi rodzicami na świecie. Muszę wpaść do konsorcjum. Pojedziesz ze mną? Powinnam być w domu. Dziś przyjeżdża Carlota. Podpiszę tylko kilka dokumentów i zaraz wracam.
Renzo? Renzo? Tak, Renzo. Świeżo po ślubie z Fernando, ale żadnej nie przepuści. Myślisz, że on i Body? Niewykluczone. Mam mu przyłożyć bardzo chętnie. Błagam, nie mieszaj się do tego. Nie mam żadnych dowodów. Może po prostu jestem chorobliwie zazdrosny. Co się z tobą dzieje? Z tego, co mówisz, nie wiedzie ci się najlepiej. Tak zwane chude lata. Ale wkrótce się skończą. Liczę na twoją pomoc. Prosisz mnie o przysługę? To pewny interes. Połowa zysków dla ciebie. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, to trafiłeś pod zły adres. Nie mam tu nic do gadania. Słyszałem jakieś plotki, ale Fernanda mi to potwierdziła. Kto by pomyślał, że cały majątek Rafaela odziedziczy jego nieślubna córka? Ale tak się stało. Dla ciebie też nastały chude lata. A zatem moja propozycja powinna cię zainteresować. Nie będziesz tak bogata jak Rafael, ale od czegoś trzeba zacząć. A ja nie proszę o pieniądze. Mam wszystko załatwione. Klienci w Nowym Jorku czekają na towar. Płacą gotówką przy odbiorze. A jak zapłacisz dostawcy? Staram się o kredyt w banku. Ale mogę też zapłacić po dostarczeniu towaru. Dopiero co wyszedłeś z więzienia za handel narkotykami. Skąd pewność, że nie będziesz miał kłopotów z policją? Ty mi pomożesz. Jak? Wiele rzeczy już w życiu robiłam, ale nigdy nie handlowałam narkotykami. Jesteś bez grosza, a dla pieniędzy zrobi się wszystko. Nie jesteś zadowolona? To chyba oczywiste. Ten twój Mateo wcale nie jest taki wpływowy. Załatwił mi chałturę w podrzędnym programie. A konkretnie? Tancerka w zespoliku. Przecież o to ci chodziło. Ale parę oczek wyżej. Mój naszyjnik jest wart znacznie więcej. Mistral dużo eksportuje. Niemal codziennie wysyła towary do różnych krajów. Chcesz wysyłać narkotyki z naszymi produktami? Wszystko przemyślałem. Potrzebuję tylko zezwolenia na wstęp do magazynów. Z pomocą paru zaufanych ludzi ukryję towar w kontenerach z mączką rybną albo konserwami. A jeśli nas złapią, to niemożliwe. Z celnikami wszystko umówione. Muszę tylko znać termin wysyłki, żeby ich uprzedzić. W tym układzie dasz mi 60 albo nawet 70%. W razie wpadki to Mistral nadstawia karku. Pani Milagros odpoczywa w swoim pokoju. Nie mówiła o żadnej wizycie. Są państwo umówieni? Naturalnie. Miałam się tu dziś wprowadzić. Nic mi o tym nie wiadomo. Zawołaj Margaritę albo Palomę. Nie mogę. Wprowadzanie gości należy do moich obowiązków. Jesteś pewna, że Milagros nie wspomniała o przyjeździe Carloty? Oczywiście, że nie. Słyszałam, że masz długi język. Może dlatego nic ci nie powiedziała. Ja tylko wypełniam swoje obowiązki. A w domu są ostatnio kłopoty. Giną różne przedmioty, kręcą się tu podejrzane osoby. Pańska narzeczona jest jedną z nich. Kłamiesz. Milagros w życiu nie oskarżyłaby Rene. Nie ma o czym mówić. Zostawimy tu bagaże i poczekamy na Milagros. Państwo nie mogą tu zostać. Nie ryzykujesz. Sama mówiłaś, że jesteś tu zwykłą urzędniczką. To prawda. Czasami zapominam, że już nie jestem właścicielką konsorcjum. Mamy 99% szans, że pójdzie jak składka. Wszystko przemyślałem w najdrobniejszych szczegółach. Kontakty, wtyczki w policji.
i dla Mistral. Mistral to szacowna firma. Nikt nie będzie was podejrzewał.